nastawiłem się na warunki zimowe, ale jak możecie zauważyć, jestem ubrany jedynie w bluzę. Prognozy pogody przewidują spadek temperatury do minus 12 stopni, ale jak na chwilę obecną, szczerze, w to wątpię. Za mną możecie zauważyć pewnego osobnika, jest to koleżka o imieniu Mariusz. No i dzisiaj będzie mi towarzyszył, a ja jemu. Także zobaczycie, co nas czeka na szczycie. I dotarliśmy do wodospadu Grosse Line. Pokazuję go wam specjalnie z tej odległości, ponieważ jest dosyć imponujący, jest spory. A za chwilę znajdę się trochę bliżej niego i będziecie też mogli podziwiać jego piękno. Także bardzo fajna zimowa aura, do tego jeszcze wodospad. No, czego chcieć więcej? Wygląda, proszę państwa, że znaleźliśmy upragniony przez nas śnieg. Wszystko wskazuje na to, że będzie go z każdą godziną przybywało. Także wszystko idzie zgodnie z planem. Powoli zbliżamy się do ostatniego etapu naszej wędrówki. Podejrzewam, pozostało nam jeszcze około 1,5, może do 2 godzin marszu. I w tym momencie chciałbym wspomnieć o czymś, co na tego typu wyjazdach, czyli na zimowych biwakach, jest bardzo ważne. Jeśli ma być to pierwszy zimowy biwak dla kogokolwiek z was, najlepiej zróbcie go w okolicy, którą znacie. W okolicy bezpiecznej, z której w każdym momencie możecie się ewakuować. Również, co ważne, używajmy sprzętu, rzeczy, które już znamy, które służyły nam już w bardziej dogodnych warunkach, czy to kurtka, czy to śpiwór, kiedy okazał się on na przykład wystarczająco ciepły, za ciepły. Będziemy wtedy mieli jakąś skalę porównawczą i będziemy oczywiście czuli się bezpieczniej w warunkach już bardziej ekstremalnych. Dlatego przygotowanie jest najważniejszym elementem takiego wyjazdu. Słuchajcie, przed nami ostatnie 400 metrów przewyższenia, zwiększenie intensywności wysiłkowej, przez co następuje większe pocenie, nakręcamy metabolizm. No i w tym momencie dochodzimy do następnej bardzo ważnej kwestii przy waszych pierwszych zimowych biwakach, czyli ubiór. Myślę, że zarówno doświadczeni traperzy, biwakowicze, jak i ci, którzy dopiero zaczynają przygodę z nocowaniem na zewnątrz, mogą swoje wyposażenie podzielić na dwie części. Część ubioru, którą będziemy stosować na podejściu, kiedy wysiłek fizyczny jest największy, kiedy pocimy się, kiedy cała wilgoć powinna z nas jak najszybciej uchodzić, poprzez różnego rodzaju kurtki z membraną, kurtki oddychające, które chronią nas również przed wychłodzeniem, przed wiatrem, ale wszystko ma charakter stosunkowo cienki. Druga część ubioru to ubiór, który ma nam zapewnić komfort termiczny w momencie, kiedy się nie ruszamy, czyli stricte już na biwaku, kiedy odpoczywamy. Najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia wagi, którą ze sobą niesiemy, będzie połączenie tych dwóch systemów, czyli systemu, w którym podchodzimy, z systemem, który zapewnia nam komfort na biwaku. Mam tutaj na myśli oczywiście stosowanie warstw. Warstwy pierwszej przy ciele, warstwy drugiej i warstwy ochronnej trzeciej. W tym momencie dochodzimy do
sytuacji takiej, kiedy będziemy chcieli się dogrzać na biwaku, zakładamy kurtkę puchową bądź syntetyczną. Mamy możliwość również wykorzystania naszej pierwszej części garderoby, którą używaliśmy na podejściu, żeby jeszcze bardziej odizolować się od otaczających nas warunków atmosferycznych. Także starajmy się łączyć tego typu ubiór, żeby przede wszystkim zminimalizować wagę, a cały czas podnosić komfort naszych biwaków. Zaczynają się powoli kosodrzewinki, a to oznacza tylko jedno, że wkraczamy w teren bardziej surowy, przyszczytowy i za jakieś pół godziny, oceniam, będziemy na miejscu. Piękna, piękna pogoda, można już poczuć prawdziwą zimę, jest minimalny mróz, ale nieszczególnie daje się on we znaki. Jest on jedynie słyszalny po miłym dla ucha chrzęszczeniu śniegu. Jedyny mankament, no to mgła. Mgła, która zasłania nam wspaniałą panoramę. Ale z drugiej strony tworzy też fantastyczny spektakl. W tym momencie oczywiście zasłaniają nam drzewa, ale myślę, że na szczycie dostaniemy to, czego chcemy. Pomiędzy kosodrzewinkami widnieje krzyż upamiętniający śmierć niejakiej Anny Oetl, która w 1956 roku w tym, jakże zobaczcie, niepozornym fragmencie szlaku poniosła śmierć poprzez tak zwane odpadnięcie, poślizgnięcie. Oczywiście na przestrzeni lat tutejsze krajobrazy mogły się znacząco zmienić. Mogło występować tutaj sama skała bądź innego rodzaju niebezpieczne środowisko. Na chwilę obecną, jak widać, spaść stąd jest raczej ciężko. No ale nie ukrywajmy, że praktycznie za jedną, drugą kosodrzewinką może się zdarzyć nagłe tąpnięcie terenu, zakończone właśnie jakąś przepaścią. Słuchajcie, udało się. Na horyzoncie pokazała się chatka. Tak, tak, chatka. Tak zwany biwak szachtel, dlatego określanie tej formy noclegowania biwak uważam za pełnoprawne. Biwakujemy dzisiaj w schronie górskim, w chatce pod samiutkim szczytem. Jak widzicie, tutaj jest szczyt, a tutaj znajduje się wspomniana chatka. No i teraz pytanie, może ktoś z was tę chatkę kojarzy? Może ktoś z was kojarzy to zagłębienie tutaj? Tak, tak, to jest miejsce, które odwiedziłem latem podczas fazy upałów prawie 40-stopniowych. Testowałem tutaj namiot. Zastała mnie burza i do tej chatki panicznie uciekłem. Ciepła herbata na wodzie wytopionej ze śniegu.
pomiędzy baliami od naszej chatki hula wiatr. Nadaje to specyficzne klimatu, ale no nie ukrywajmy. W tym momencie walczymy o utrzymanie ciepła. Także Mariusz wskoczył już w śpiwór. Ja na razie jeszcze konsumuję długo oczekiwaną podczas tej śnieżnej wędrówki herbatkę. No i ogólnie myślę, że za jakąś chwilę odzyskamy nasz termiczny komfort. No i będziemy mogli wspólnie zdecydować, co zrobić z tak pięknie rozpoczętym wieczorem. Chrapka jest oczywiście na jakąś sesję fotograficzną, na zdjęcia, jakieś timelapsy, no ale na zewnątrz szaleje mała wichurka śnieżna, także zobaczymy, na co będziemy mogli sobie pozwolić. A tak, proszę Państwa, wygląda krzyż na wierzchołku. Napadało już sporo, no ale nie mógłbym sobie odpuścić, żeby nie zaliczyć szczytu w nocy. Także powolutku, bo jest dosyć ślisko, świeży śnieg. A zaraz z tyłu, tu za szczytem, jest przepaść. Cała ściana. Także dobry, chyba 200 czy 300 metrów w dół. Mariusz dołącza ze swoim sprzętem. Także waży to trochę, no ale możliwości dużo większe niż z moją kamerą sportową. Dobra, zasuwam stąd, bo nieprzeciętnie wieje. I no nie jest przyjemnie. To by było powoli na tyle. Idziemy może jeszcze spać, ale na pewno musimy się zagrzać. Witam wszystkich, wstajemy. Trochę przyspaliśmy, bo wiatr nas leciutko zmylił. Nie chce się wychodzić ze śpiwora, ale podobno na zewnątrz jest fantastycznie, dlatego wyskakujemy i zobaczymy, jak wygląda wschód słońca. Zaraz widzimy się na zewnątrz. O matko. Thank you.
końca 500 metrów, a tutaj z tej strony zaczynają się już prawdziwe wysokie alpejskie szczyty. Gdzieś w oddali Zugspitze, Watzmann, Elmauerhalt. Niestety nie jestem w stanie teraz rozróżnić, ale zapewniam Was, że właśnie na tej panoramie możemy rozróżnić te charakterystyczne alpejskie szczyty. Jest pięknie, ciągle trwa inwersja, wieje wiatr, dlatego wracam z powrotem do naszego schronienia, gdzie napijemy się jeszcze herbaty, kawy i będziemy stąd uciekać. W chatce, w której nocujemy, znajduje się taka magiczna skrzyneczka z notesikiem, można się wpisać, jak ktoś nocował. Jest również pieczątka. Zaraz dokonamy tego aktu. Także parę osób, jak widać, już tutaj spało. Mariusz, czyń honory, nabijaj pieczątkę. Tutaj, proszę bardzo. Odbijamy. Widać. No i jedziemy z podpisami. Dzisiaj mamy chyba Mikołajki. Także... Mikołaja u nas nie było. No nie było niestety. Nie doszedł na Amazonie. A zamarzł długopis, ale coś się da wyskrobać. 6.12.2020. Także zobaczcie, 6.12. Mariusz, Wojciech, Polska, jakby ktoś pytał. No i powrotem. Wszystko ląduje na swoim miejscu. Pozostawiamy naszą chatynkę w stanie takim, jakim ją zastaliśmy. Awaryjna świeczka, zapalniczki, kawki i tak dalej, i tak dalej. A sami opuszczamy to miejsce. Tak kończy się nasz biwak. Chateczka, myślę, jest idealna do tego celu. Szczególnie właśnie w okresie wczesno-zimowym i szczególnie dla osób, które nie mają jeszcze doświadczenia z biwakowaniem. W warunkach zimowych, w namiocie bądź w samym spiworze, w biwi, takie miejsca są wręcz stworzone do tego, żeby polepszać swoje umiejętności, nauczyć się czegoś nowego. Fajnie, że byliście ze mną, że byliście z nami. Dzięki i zapraszam Was do następnych produkcji. No bo na pewno takie będą. Trzymajcie się, na razie.